Chwała Jezusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Jako wstęp do dzisiejszego rozważania, dzisiaj chciałbym mówić egoizm, samolubstwo w świetle Bożego Słowa. I przeczytam na początek parę wersetów z Psalmu 37, od 18 wersetu. Pan troszczy się o niewinnych. Przedto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniu głodu będą nasyceni. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu. Zniszczeją, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a tych, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. I posłuchajcie ten 25 werset. Byłem młody i zestarzałem się, ale nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących o chleb. Jak warto być wiernym Bogu we wszystkim. Byłem młody i zestarzałem się, ale nie widziałem człowieka, który by był opuszczony przez Boga. Gdy się tak zastanawiałem nad tym tematem, oczywiście zawsze powinniśmy badać własne wnętrze, własne serca. I nie głosimy po to, żeby to tylko dotykało innych, ale głosimy po to, aby to też przede wszystkim zmieniało nas. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się spotykamy, kiedy się modlimy, kiedy mamy z Panem społeczność. Egoizm to jest postawa polegająca na dbaniu przede wszystkim o własne interesy, ponad interesy innych ludzi. Liczy się tylko, co ja mam. Liczy się tylko ja, liczę się tylko ja i moja rodzina i moje potrzeby, a nikt inny nie jest ważny. To jest samolubstwo. To jest egoizm i to jest postawa, która się Bogu nie podoba. Czego naucza nas Boże Słowo, czego naucza nas Biblia na ten temat? Otwórzcie list do Filipian, 2, 3 i 4 werset. Mówi Pan tak: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Żebyśmy w sercach swoich nie tylko troszczyli się o siebie, ale przede wszystkim patrzyli, tak jak tu brat wcześniej mówił, o tym, żeby dbać o, przede wszystkim o domowników wiary. Ale też Boże Słowo, zawsze w Bożym Słowie jest równowaga. W innym miejscu możemy przeczytać, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Tak mówi Słowo Boże, że Bóg leniów nie nagradza. Żeby nie wykorzystywać Kościoła do swoich celów. Ale jeśli Bóg kładzie ci, pokazuje ci osobę, która faktycznie jest w potrzebie, nawet jeżeli czytamy o wdowach, nie? Pamiętacie te wersety o wdowach? Raz tylko zamężne, które ukończyły lat 60 co najmniej, które nie zajmują się plotkami, żyją pobożnie, które świętym nogi umywały. W tym potrzebujemy mądrości, moi drodzy. Wszyscy, jak jeden. W wersecie tym apostoł Paweł porównuje samolubstwo do pustej zarozumiałości, do próżności, do arogancji. Że jest to próżne. Zajmujemy się tylko sobą i swoimi potrzebami. Zbyt wysokie mniemanie o sobie, samolubstwo zatem jest podobne do czego? Do narcyzmu. Narcyz to jest ktoś, kto lubi się tylko sobą zajmować. Lubi się przeglądać własnemu wizerunkowi i ma swoje wyobrażenie o sobie. A my winniśmy się nauczyć jednej rzeczy przede wszystkim.
i pytać Pana Boga, jak Bóg i nasi bliźni, a przede wszystkim jak Pan, patrzy na moje i Twoje serce, co jest głęboko w naszych sercach. Brat wcześniej też mówił o tym, że możemy na zewnątrz wyglądać pięknie, tak jak Pan Jezus mówił o faryzeuszach. Możemy mieć założone piękne szaty. Możemy nawet właściwie się zachowywać, nie używać brzydkich słów. Ale kiedy większość czasu, widzicie, tak bardzo ważne jest to, kiedy ludzie nas nie widzą i kiedy, ale nam się wydaje, że co, Bóg nas nie widzi? Można się sprężyć na 2-3 godziny, na 4. I na każdą niedzielę, i na każdy czwartek, wtorek, jak tam mamy spotkania. Ale jeśli coś jest prawdziwe w naszym życiu i w naszych sercach, to powinniśmy być zawsze tacy sami. Radujcie się w Panu. Czy radujemy się w Panu? Czy narzekamy? Radujcie się w Panu, bez przerwy. Nie chwilę. Nie czy czwarte czasu, ale bez przerwy. Nawet w tych trudnych doświadczeniach powinniśmy okazywać Bogu wdzięczność. Egoizm przejawia się często w wywyższaniu własnej osoby, a jednocześnie poniżaniu kogoś innego. Ludzie się często porównują. Jak wiele osiągnęli, co miałem kiedyś, a zrobiłem to, zrobiłem tamto. Wiecie, tak jak tutaj brat Krzysiu wcześniej mówił, kiedy człowiek nie rozumie, ja w życiu przeżyłem wiele takich sytuacji, że przychodziły do mojego życia pewne doświadczenia. Sami pomyślcie o sobie, których na tą chwilę wydawało mi się, że to jest złe. Nie rozumiałem wielu rzeczy. Ale z perspektywy lat widać, że to była Boża ręka, że Bóg mnie uchronił od wielu rzeczy. Amen? Tak wiele razy jest w naszym życiu. Mamy zupełnie inne wyobrażenie. I na przykład, jeśli chodzi o czas, bo na przykład przy powieściach w Kaznodziei Salomona czytamy, wszystko pod niebem ma swój czas. Wszystko. Bóg jest poza czasem. Bóg nie potrzebuje czasu. My potrzebujemy czasu. On go stworzył, ale on jest poza czasem, on nie podlega. On jest zawsze, on jest na wieki. Był, jest i będzie. Ale my ludzie naprawdę potrzebujemy czasu, aby się zmienić. Aby się urodzić, aby dojrzeć, aby dorastać. Czas narzekania, pląsów, tańca, smutku, radości, łez. Wszystko pod niebem ma swój czas. I w taki sposób się rozwijamy. I zobaczcie, jak niewiele razy my ludzie doświadczamy poprzez nieposłuszeństwo, wydłużamy czas, w którym moglibyśmy się zmienić, bo mamy własne wyobrażenie o życiu. Prawda? Poprzez własne nieposłuszeństwo. Poprzez własne wyobrażenia. Jest to jeden z uczynków ciała, Galacjan 5:20. To prowadzi do zmieszania wszelkiego rodzaju zła. Czyli bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, właśnie zazdrość, zawiść, porównywanie się z drugim czy z drugą osobą. Albo w drugą stronę możemy się wywyższać, czuć się lepsi od kogoś, ponieważ więcej osiągnęliśmy. A czyż Pan nie mówi w swoim słowie, co masz, czego nie otrzymałeś, tak? Jest napisane? A jeśli otrzymałeś, to czego się chlubisz? Wszystko jest darem Boga. To, gdzie się urodziliśmy, to, co dzisiaj posiadamy. Ja wierzę głęboko, że Bóg troszczy się o nas, o sprawiedliwych. I naprawdę nie będziemy, ani potomstwo sprawiedliwych nie będzie musiało żebrać o chleb. Że Bóg nam daje tyle, ile potrzebujemy. Nie tyle, ile byśmy chcieli. Ale to, co jest potrzebne do życia i do pobożności, Bóg nam daje. Prawda? Taki jest Pan. Daje nam wedle tego, co widzi. Bo zna nasze wnętrza. I wie, że byłyby rzeczy, które mogłyby nas zniszczyć. Jakub 3:16. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Gdzie jest zazdrość i kłótliwość. Ludzie się wykłócają o różne rzeczy. No teraz zastanówmy się nad kilkoma rzeczami, które widzę w Bożym Słowie.
Na przykład w Psalmie 78:18 czytamy, że egoizm sprawił, że Izraelici kusili Boga w swym sercu. Kusili Boga w sercu swoim, żądając pokarmu według woli swojej. Wiecie, i kusili Boga w sercu. Czyli zobaczcie, nawet nie trzeba wypowiadać słów. Po prostu można w swoim sercu narzekać. Boże, dlaczego my ciągle tylko to i to i to? Ciągle ta manna, a my chcemy przepiórek, chcemy mięsa. Wiecie, każdego dnia byli zaopatrywani w jedzenie przez Boga. W cudowny sposób. Ale człowiek ma zawsze swoje pomysły. I w tym pokarmie było wszystko, co jest potrzebne. Wszystkie potrzebne witaminy. Tam było wszystko, co jest potrzebne. Bóg się o to zatroszczył. O to, że mieli co pić, jeść. Ale oni mieli ciągle mało. Mięsa. Więcej i więcej. Idąc dalej, pamiętacie historię młodego władcy? Że bogaty młody władca odwrócił się od Boga. Ewangelia Mateusza 19:21. I dalej. Rzekł mu Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, bo miał wiele majątności. Co jest w sercu? Co jest w sercu człowieka? My możemy tego nie widzieć, ale Bóg widzi, ponieważ Bóg zna wnętrze. Zna środek. Zna każdą myśl. Wiecie, że egoizm może zrujnować przyjaźń? Przypowieści Salomona 18:1. Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. To jest egoista taki człowiek, który tylko myśli i odrzuca wszystko, co dobre, nawet kto by mu ktokolwiek chciał doradzić. Tak mówi Boże Słowo. Możemy źle prosić. Są przeszkody w modlitwie, o tym mówi Jakub. 4:3. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyż to nie jest przeszkoda, o której mówi Bóg? Że pragniemy zadowalać własne ego, własne ja. I chwała Panu za to, że właśnie chroni nas w ten sposób. To jest Jego łaski, Jego dobroć. Że chroni nas od tego, żebyśmy nie popadli w takie rzeczy. Nawet to, zobaczcie, że mamy pracę. Mamy miejsce zgromadzeń, mamy nasze rodziny. Że możemy dzisiaj dla Boga spotykać się. Mamy co jeść w domach. Mamy ciepło. Wiecie, naprawdę człowiek na co dzień nie docenia tego, co Bóg daje. Deszcz, który zrasza ziemię. Słońce. Wczoraj był piękny dzień, pamiętacie? Piękny dzień. Ja miałem takie wrażenie, jak już by wiosna przychodziła. Ptaki się rozśpiewały. I takie powinny być nasze serca, nasze wnętrza. Niezależne od okoliczności na zewnątrz. Dzisiaj jest pochmurno. Ale ten dzień dał Pan. Więc radujmy się. Radujmy się, cieszmy się. Z tego, że możemy się spotkać z obecności tutaj nawzajem, ale przede wszystkim, że spotykamy się dla naszego Zbawiciela. Jesteśmy mu wdzięczni za wszystko, co nam daje, za każdą okoliczność. Egoizm może być, jest wytworem ziemskiej mądrości. Jakuba 3:13-14. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? To jest takie pytanie retoryczne właściwie. Niechaj to pokaże przez dobre postępowanie.
To nie chodzi o słowa. Uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeżeli jednak gorzką zazdrość macie i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Widzicie, że jesteśmy otwartą księgą i ludzie czytają z tej księgi. I przyglądając się naszemu życiu, mówi Boże Słowo, jeżeli macie gorzką zazdrość, jesteście kłótliwi, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie mówcie, że jest inaczej, wbrew prawdzie. Możemy ludzi okłamać. Możemy grać, możemy jakąś rolę, jak to prawda. Możemy się pięknie ubrać i sprężyć się i ładnie wyglądać na nabożeństwie, tak? Ale kiedy przychodzisz do domu, jesteś niemiły dla żony czy dla męża. Krytykujesz wszystko, wszystkich. Jak wielu ludzi dzisiaj psioczy na polityków i na politykę, zamiast się o nich modlić. Prezydent do niczego, to złodzieje, to oszuści. Myślicie, że w ten sposób pomagamy tym ludziom? Szkodzimy. I szkodzimy sobie również, jeśli tak robimy. Bo Boże Słowo mówi, że naszym obowiązkiem jest, to jest nakaz pański, aby się modlić o królów, prawda? Módlcie się. To nie jest sugestia. Powinniśmy to robić, aby nam się dobrze działo. I powinniśmy wybierać wedle własnego sumienia, a nie później ciągle krytykować i narzekać. Narzekanie nie podoba się Bogu. Szemranie, kutliwość. Zobaczcie, jak ten egoizm, jak wiele grzechów rodzi. Człowiek musi mieć rację, w każdej sprawie musi udowadniać. To nie egoizm? To nie ja, to on, to ja się nie mylę. Są tacy ludzie, którzy mają we wszystkim rację. Nawet jeśli nawet swojej kwestii nie wypowiada, że oni już wiedzą lepiej, nawet co chcesz powiedzieć. Potrzebujemy naprawdę pokory i cierpliwości, aby wzajemnie się szanować, słuchać, a przede wszystkim uczyć się od naszego Pana. On był cichy i pokornego serca, tak mówi Słowo Boże. I taki był. On milczał, jak mu złorzeczono. Wiecie, naprawdę trzeba dużo, dużo siły, żeby niekiedy milczeć. Ale musimy się tego uczyć. Trzeba też umieć wysłuchać innych ludzi. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych. Walka z grzechem zwanym egoizmem wymaga, czy grzechem ambicji, to też jest z tym powiązane, prawdziwej pokory. Musimy spojrzeć na siebie samych w odniesieniu do Boga. A najlepiej zajrzeć do Słowa Bożego. Bóg przemawia. Badaj mnie, Boże. Psalm 139. I poznaj serce moje. Doświadcz w niej i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To są dwa ostatnie wersety w Psalmie 139. 23 i 24 werset. Badaj mnie, Boże. Badaj moje serce, moje myśli. I zobacz, i czy nie kroczę drogą zagłady. Chroń mnie, Panie. Chroń mnie przed egoizmem. Wiecie co? Bezpretensjonalna taka postawa pokory, ona przywraca i rozwija dobre, Boże relacje między ludźmi. Człowiek okazuje w ten sposób drugiemu zainteresowanie i że szanuje jego poglądy. Wiecie, my możemy się mylić i często się mylimy, ale winniśmy też, nie możemy narzucać na siłę ani swojej wiary, ani swoich poglądów. Ale jeśli ktoś nas pyta i jest możliwość, to mówmy ludziom prawdę. Ale szanujmy się w ten sposób. Nie krytykujmy tego, że ktoś czegoś nie rozumie. Sprawcą i dokończycielem wiary kto jest? Bóg. Jest Pan Jezus Chrystus. A wiara rodzi się z czego? Ze słuchania Jego słów. Wiecie, to jest tragedia,
Naprawdę uważam to za tragedię, jeśli wyobrażamy sobie, że możemy kogoś przekonać swoim intelektem i możemy mu udowodnić swoją znajomość Biblii i przekonać go do tego, żeby uwierzył w Jezusa. To nie my robimy. Wykorzystujmy czas, bo dni są złe. Głośmy słowo. Bądźmy świadectwem tego słowa. A zobaczycie, że Bóg zmieni serca ludzi. To jest Jego rola, nie nasza. Mamy głosić Słowo Boże, tak? Z wytrwałością, z gorliwością. Mamy iść i opowiadać ludziom, że Pan jest dobry. Ale nie możemy biegać za ludźmi, złapać ich za rękę i mówić, chodź, pomogę Ci, żebyś był zbawiony. Ale wiecie, żniwo jest wielkie. Wielu ludzi oczekuje na to, żeby usłyszeć słowa prawdy. Jak wielu ludzi jest zagubionych. Jak wielu ludzi woła, kiedy są w oddzieleniu gdzieś, w pracy, w domach, płaczą. Mówią, Boże, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego świata. To wszystko sprawia mi ból. Czy Ty naprawdę istniejesz? Wiecie, ja zawsze wierzyłem w istnienie Boga. Zawsze. Od mojego chłopca. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Bóg mi dał to. Ale przez wiele, wiele lat żyłem jak przeciwnik Boga. Mimo to, że wierzyłem w Jego istnienie. Ale przychodzi taki czas, kiedy ukorzysz się przed Bogiem. Kiedy zegniesz swoje kolana i powiesz, Boże, ja przyznaję, że nic nie wiem. Że chciałbym Cię tak poznać, jak Cię nigdy wcześniej nie znałem. Kocham Cię, choć nie rozumiem tak wiele. Potrzebuję Boga. Ale Bóg daje mądrość. I Bóg daje się poznać. Ale musimy Go szukać całym swoim sercem. I da się znaleźć. Szukajcie mnie. Rzymian 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu z nas udziela. Żebyśmy się nie porównywali z drugim. Oj, ja to mam objawienie. Ja to teraz jestem nauczyciel. Jeśli Bóg zechce, to i osła użyje, prawda? On jest sprawcą wiary. Nie żaden człowiek. Chwała Bogu za wierne sługi, że z miłości do Niego głoszą Słowo Boże, że są w stanie poświęcić swój czas, zrezygnować z siebie i nieść nadzieję i pociechę innym. Chwała Bogu za takich ludzi. Że mają to coś od Boga, ale to nie jest ich zasługa. Wiecie, nasze wszelkiego rodzaju działalności, ewangelizacje, jeśli to jest z nas, to nie przyniesie żadnego owocu. Pytajmy Boga o wszystko, co mamy robić. Wiecie, kiedyś, wiecie, jak zdobywano duszę? Normalnie. 50-50 w oczy. Człowiek spotykał się z człowiekiem i rozmawiał. Wiem, że jeśli Bóg nas gdzieś pośle, to będą z tego owoce, ponieważ Bóg nas wysłał. Nie wysyłajmy sami siebie. Psalm 119:36. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Nakłoń serce moje. Czym jest przepełnione moje serce i Twoje? Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, a w tym egoizm. Czy praktykujemy to zalecenie, które zostawił nam Pan w naszym życiu? Tak, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Te dwa przykazania miłości, żeby miłować Pana i Boga naszego, ale też musi mieć to przełożenie na miłość do naszych bliźnich. Miłość zła nie wyrządza. Miłość nie szuka swego. Nie unosi się, nie złości, nie zazdrości. Wszystkiemu wierzy, tak mówi list do Koryntian. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Czy kiedy doświadczamy różnych rzeczy, znosimy to w pokorze? Czy się buntujemy? Wiecie, fajny brat, dzisiaj z bratem miałem rozmowę, że on szedł tutaj gdzieś, gdzie chciał brat, to wam sam powie, że jak inni ludzie mogą rozpoznać radość, z czego się pan tak cieszy? Bo mam radość w sercu, jestem zbawiony, byłem na spotkaniu wierzących, jestem przepełniony pokojem, uśmiech na twarzy, a nie znowuż te 2 godziny musiałem się męczyć i słuchać. Czy z radością przychodzimy do Boga? Powinniśmy tak czynić. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Mamy się kochać jako dzieci Boże. Być wrażliwi na potrzeby drugiej osoby. Wiecie, nawet niekiedy wystarczy pobyć z kimś. Mogę wam powiedzieć, że ja teraz będę powoli się starał, żeby być tutaj dostępny nawet do południa. Jestem do dyspozycji. Mam więcej czasu teraz. Ale ja sam potrzebuję relacji dobrych. Potrzebujemy spotykać się. 25 mamy to wspólne zgromadzenie. Pamiętacie? Poznań, Kalisz. Nad klubową. Tam wynająłem salę. Przygotujmy nasze serca, aby pobyć z innymi braćmi, siostrami, których na co dzień nie widzimy. Aby im usłużyć w miłości. Aby ich ugościć. Mamy się wyprzedzać w okazywaniu szacunku i w miłości. 2 Piotr mówi 1:7. Pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Jesteśmy pobożni? Okażmy to miłości, miłując braci i siostry. Całym sercem, tak jak Boga. Jeszcze innym lekarstwem, można by tak powiedzieć, na samolubstwo, egoizm jest wiedza jest i pewność tego, gdzie jest nasz skarb. Gdzie nasze serca, co w naszych sercach. Chrześcijanie nie powinni przyzwyczajać się do rzeczy tego świata. Nasze skarby są, Biblia mówi, gdzie? W niebie, tak? W niebie. Ewangelia Mateusza 6:19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam i będzie serce twoje. Halleluja. Przecież wiemy, każdy w swoim sercu wie, co miłuje i co woli robić. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, tak jak to niektórzy mają zwyczaju. Ja się cieszę, że Bóg lata temu do mnie w ten sposób, do mojego serca, nie chodzi o to, że ja o tym wiedziałem. My wiemy o różnych wersetach z Biblii, ale chodzi o to, czy te wersety są żywe w naszych sercach. Czy ta prawda dotarła do nas? Dzieje apostolskie 20:35. Mówi apostoł, a w tym wszystkim pokazałem wam, że pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To dotyczy wszystkich. Czy dajemy ochotnym sercem? Z rozkoszą?
Czy bardziej oczekujemy, że ktoś będzie nas wspierał? Chwała Bogu za to, że ludzie wspierają. Błogosławią nas, modlą się od nas, czy jakiś nawet materialny sposób wspierają zbór, czy nawet nas osobiście. Ale tutaj wcześniej brat powiedział, że można mieć niewiele, a mimo to dzielić się z innymi i umieć się gospodarzyć, żeby nie żyć ponad stan, tak? Musimy mieć w tym wszystkim mądrość. I kilka wersetów na podsumowanie, na zakończenie tego rozważania. Pewnie znalazłoby się dużo więcej. Ale 2 Koryntian 9,7. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, nie z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli cokolwiek dajesz, a w sercu masz żal, nie dawaj, bez sensu. Ochotnie, po Bożemu, nie z przymusu. Kto się je poskompożyć będzie. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, sami, osobiście. Nie potrzeba w ogóle ludźmi manipulować, ani Słowem Bożym, żeby cokolwiek na ludziach wymuszyć. Ja wierzę głęboko, że jeśli ludzie mają bojać w sercu, sami ochotnie potrafią dawać. Ja nie mam na myśli tylko pieniędzy, różne rzeczy. Siebie przede wszystkim. Że rezygnujesz z przyjemności i wolisz się spotkać z ludem Bożym, że rezygnujesz z oglądania telewizji, z czegokolwiek, z jakiegoś fajnego, miłego wyjazdu. No jeżeli spotkanie z teściową, czy z, nie wiem, z przyjacielem jest ważniejsze od bycia w kościele, sami sobie odpowiedzcie, co jest ważniejsze. Przecież Pan powiedział tak, gdziekolwiek jest dwóch albo trzech, tam ja jestem, tak? My się tu zgromadzamy, co? Jako klub towarzyski? Przyjemnie nas być ze sobą razem, prawda? Ja lubię was, kocham was i miło mi z wami być. Ale wiem, mam tego świadomość, że gospodarzem jest Pan Jezus Chrystus. Że dla Niego się tu zgromadziliśmy, aby oddać Mu cześć. Aby Mu podziękować całym sercem. Panie, dziękuję Ci z całego mojego serca, z całej duszy. Nawet za te, a przede wszystkim za te malutkie dzieci, które tu są też z nami i te nieobecne. Proszę Cię, Boże, aby te dzieci chroni od złego. Wierzę głęboko, że to są nasi następcy. Wierzę. Abyśmy mieli mądrość i miłość i byli przykładem dla nich, aby wzrastali one, aby te dzieci wzrastały w poznaniu Pana, przyglądając się naszemu życiu, naszemu postępowaniu. Abyśmy nie tylko im czytali i udzielali też ze Słowa Bożego, ale żebyśmy pokazywali swoim życiem, że Jezus jest miłością. Pan Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. Jeszcze dwa wersety na koniec. Pierwsza księga Kronik, 29:17. Wiem to, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze, to wszystko teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie dary składa. Całym sercem, radośnie, ochotnie. A przede wszystkim przynosimy Bogu nasze życie. Jeśli mówimy Mu, Panie, jak wielu ludzi będzie odrzuconych, którzy mówią Panie, Panie, to nie chodzi o same słowa. Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Posłuszeństwa. Rzymian 12:8 i to będzie koniec. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością, nie z przymusu. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Amen. Niech was Bóg błogosławi.